Wyniki Kolumbusa za pierwsze półrocze, że tak można ująć holistycznie te pierwsze pół roku, no to półrocze jest dosyć wymagające i skomplikowane, no już historycznie, prawda, dlatego że po pierwsze nasze przychody Kolumbusa jeszcze oparte są w 90% na przychodach ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych i ciepła dla klientów indywidualnych, głównie właśnie instalacji fotowoltaicznych. Rynek, nasycenie rynku można powiedzieć jest około 15% dopiero, więc jest to jeszcze bardzo dużo lat pracy. Natomiast pojawiły się kilka okoliczności, których warto wspomnieć. Pierwsza oczywiście to jest brak dotacji i również brak informacji o tym, jak i kiedy dokładnie ta dotacja będzie funkcjonować, no bo wiadomo, jakby była informacja, że wszyscy, którzy teraz zamontują, dostaną dotację, to byłaby to informacja, która by nie wstrzymywała decyzji klientów indywidualnych o zakupie, no bo zawsze wiadomo, czy to jest 3 czy 5 tysięcy, do zakupu 30 tysięcy ma to znaczenie, ma to jakąś wagę. Może nie jest to waga kluczowa, decydująca finalnie, czy ktoś kupi, czy nie, ale czy kupię dzisiaj, czy kupię za pół roku z dotacją, no to ma to już znaczenie. Druga natomiast rzecz, która wydaje mi się była taka no dosyć, myślę, niepotrzebna, to było bardzo duże zamieszanie medialne na koniec drugiego kwartału, ponieważ pojawił się projekt nowej ustawy prosumenckiej zmieniający zasady. I fakt jest taki rzeczywiście, że te zasady są bardzo porównywalne do aktualnych zasad dla klienta finalnie i te nowe zasady dają przestrzeń dla takich firm jak Kolumbus i dużych firm, nazwijmy to nowoczesnej energetyki, żeby mogły tworzyć nowe usługi systemowe. To jest taka funkcja agregatora, że będziemy mogli na przykład właśnie łatwiej handlować energią z nimi, będziemy mogli na przykład magazyny energii ze sobą, takie grupy nazwijmy wiązać i świadczyć wspólne usługi, a później się dzielić z tymi klientami, tymi zyskami. Natomiast minusem jest to, że rzeczywiście dla małych instalatorów no to jest bardzo duża komplikacja z prostego powodu, no bo tracą duży argument sprzedażowy, a nie za bardzo przy małej skali operacyjnej mogą coś klientom dać w zamian, jako taką usługę, choćby taką jak prąd, jak powietrze Kolumbusa, czy właśnie rodzaj usług wirtualnej elektrowni, czy tak zwanych DSR. Stąd pojawiło się bardzo duże zamieszanie medialne. Zresztą myślę, że i mocno jakby no też eksponowane w mediach, w telewizji. I to spowodowało, że ludzie po prostu no, nastawili się, no dobra, no nie wiadomo co będzie, no to wstrzymajmy się z tą decyzją o zakupie. I ten popyt, który był bardzo mocny w zeszłym roku, no on naturalnie mocno się wstrzymał. On w żaden sposób nie zniknął, tylko po prostu ludzie nabrali pewnej niepewności bardziej do sytuacji rynkowej. Oczywiście to też nie jest tak, że tylko Kolumbus miał wymagające dwa kwartały. Widać też w wynikach niektórych spółek, które publikują wyniki, że no spadek przychodów jest bardzo znaczący. Wiele spółek notuje straty, a Kolumbus w tym okresie, w tym półroczu, no ponad, no około 1/3 przychodów do góry rok do roku patrząc, półrocze do półrocza, co uważamy za bardzo duży sukces. Czyli można sobie to wyobrazić w ten sposób, że na rynku, który ma, nazwijmy to, pewne komplikacje i na rynku, w którym nie rozwija się ten rynek tak mocno, jak rozwijał się rok temu, tylko się stabilizuje, gdzie następuje konsolidacja i wiele firm, mówiąc wprost, traci ten udział w rynku, Kolumbus zwiększył na nią 1/3 udział w rynku, tak? No, co jest, no, może mówiąc wprost, dużym sukcesem. No, my byliśmy przygotowani i przygotowaliśmy organizację rok temu na to, że ta firma będzie, że to półrocze jednak, ten drugi kwartał będzie mocniejszy, że będziemy mogli no, tutaj mocniej urosnąć i dlatego koszty, w cudzysłowie koszty stałe, które mamy, one są przygotowane na większą skalę działalności niż tą, którą zaprezentowaliśmy w pierwszym półroczu. Stąd naturalnie ma to wpływ na EBITDA i na naszą rentowność. No ale wierzymy w to, że tak jak zawsze inwestowaliśmy w organizację, w jej rozwój, w nowych ludzi, w świetnych menadżerów i się to przekładało oczywiście z pewnym opóźnieniem na wzrost przychodów, a tym samym później na wzrost rentowności,
No, to samo będzie się dziać w najbliższych kwartałach. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to też jest rynek pokowidowy, on się rozkręca, więc trzeci, czwarty kwartał pewnie będą dobre, ale pytanie, czy będą znakomite, to tego jeszcze nie wiemy. Natomiast czujemy trochę, że przyszły rok, ten 2022, może być to takim rokiem, który przybije pieczątkę na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce i pokaże, kto na nim realnie uczestniczy, a kto tylko był tutaj przypadkowo i na chwilę, powiedzmy, który przyjechał na boom. Boom zaczyna się wypłaszczać, rynek zaczyna być normalnym, rosnącym rynkiem, na którym można w cywilizowany sposób uprawiać biznes. I wtedy no, okaże się, że na przykład Columbus ten udział w rynku nawet jeszcze może zwiększy. Co do jeszcze tutaj takich wyników, warto wspomnieć, że my też w tych naszych w cudzysłowie kosztach stałych, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie i lakonicznie, zawieramy przygotowanie spółki na skalowanie się w sektorach takich właśnie jak biznes, czyli fotowoltaika dla biznesu i też inne nowoczesne usługi dla klientów szukających, mówiąc tak otwarcie, transformacji energetycznej. Mamy tutaj w biznesie, mamy tutaj również pompy ciepła, które dopiero w przyszłym roku tak naprawdę wystartują w Polsce, a już Columbus, mam nadzieję, w tym roku 1,5-2 tysiące pomp ciepła, myślę, że gdzieś w tych okolicach powinniśmy zamontować, a w przyszłym roku to może być rynek, który kilkukrotnie ma szansę urosnąć. Również nasz udział powinien w tym rynku rosnąć. I z zapowiadanej właśnie ustawy, tej, o której było tyle szumu, i to, co zapowiedzieli rządzący, o ile będą ci sami, bo tutaj ten świat polityczny, w którym my staramy się płynąć z prądem, ale z żadną flagą, tak bym powiedział, jest taki, że ma się pojawić wraz z nową ustawą, która wejdzie w życie, w tym samym momencie ma wejść dotacja z Narodowego Funduszu na dużej skali, tak, czyli spodziewamy się tutaj budżetu powyżej miliarda złotych na pewno, może nawet kilku miliardów, na dotacje do magazynów energii, tych domowych, które mają być znaczące, a jeżeli będą znaczące, no to ten popyt, ten element zachęty na początku będzie duży. No i taka instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii połączona razem, do tego pompa ciepła z dotacją z programu Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, no i mamy taką usługę za 100 tysięcy złotych, może więcej, per klient, na to fajne, tanie kredyty. Wszystko mamy i w tym momencie no, będzie to dosyć duży rynek. Pamiętajmy też, że wielu klientów będzie dokupować pompy ciepła, będzie dokupować magazyny energii. No i mam nadzieję, że to wszystko fajnie w przyszłym roku nam, nazwijmy to, się dopali i będziemy mogli dalej skalować firmę, nie tylko, mam nadzieję, w przyszłości w Polsce. Czyli fotowoltaika dla klienta indywidualnego, stabilizacja, wzrost. Pompy ciepła, tutaj bardzo mocno inwestujemy w koszty stałe, żeby być przygotowanym na ten boom, tak samo na magazyny energii. Startuje rynek elektryków, bo wiemy, że jest dotacja do elektryków i dotacja do magazynów, do ładowarek do elektryków, więc tutaj też pierwsze sprzedaże mamy, a mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to po prostu taki, nazwijmy to, daily business, czyli będziemy te ładowarki montować, tak jak zaczynaliśmy z pompami ciepła rok temu, to były pojedyncze sztuki, kilkanaście, dwadzieścia kilka, żeby się nauczyć całego biznesu, to w tym roku jest to właśnie nacisk na ładowarki, no i przyszły rok to wszystko się połączy, mam nadzieję, już w jedną całość i pokażemy siłę. Jeżeli chodzi o wyniki i o liczby, no 335 milionów przychodów versus 250 w pierwszej połowie tego roku versus zeszła połowa, no to jest rzeczywiście dla nas bardzo duży sukces. Kwartalnie, jeżeli chodzi o sam drugi kwartał, to też jest około 50 milionów więcej przychodu w drugim kwartale niż w kwartale rok temu. No to, na co trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście EBITDA. Jak wspomniałem wcześniej, ta EBITDA jest procentowo mniejsza, to jest 30 milionów EBITDY. Ona jest oczywiście troszkę obciążona konsolidacją, czyli spółkami, które inwestujemy, a rok temu nie inwestowaliśmy tak mocno. Jak Saule, Nexity, no tutaj sporo jest dodatków, co też z raportu oczywiście można dokładnie wyczytać. Natomiast jeżeli chodzi o naszą podstawową rentowność, to myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, ona jest skupiona dzisiaj na
przygotowywaniu się na boom w innych sektorach niż tylko fotowoltaika i tutaj mamy świetne zespoły, które się rozwijają i mam nadzieję, że operacyjnie będą przynosić w następnych kwartałach przychody. To ostatnia rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to jest wzrost aktywów, ponieważ Columbus cały czas równolegle, co oczywiście z raportów da się zauważyć, inwestuje w przejmowanie projektów farm fotowoltaicznych. Ten biznes robimy niecałe 2 lata, a udało nam się zbudować setki milionów aktywów. Jednym z kluczowych rzeczy, którą warto powiedzieć, to w tym momencie już ponad 100 megawatów farm jest stojących, wybudowanych, połowa już oddaje energię do sieci, druga połowa finalizuje, przyłącza, bardziej już nazwijmy to papiery do przyłączy, ponieważ wszystko już jest wybudowane. W trakcie budowy jest ponad kolejne 100 megawatów bądź przygotowywanych do budowy. No i tak już to teraz będzie, tak, że z każdym kwartałem ten portfel naszych farm, które są wybudowane, będzie bardzo mocno rósł i również będzie widać pewnie już w przyszłym roku przychody ze sprzedaży energii, no bo już przychody ze sprzedaży energii, powiedzmy, nie wiem, z 200 czy 300 megawatów farm razy kilkaset tysięcy złotych z jednej farmy, no to już się pojawi coś bardzo konkretnego na EBITDzie, z czego się też, no wiadomo, bardzo, bardzo cieszymy. No i dalej będziemy ten sektor bardzo mocno rozwijać, a nie wykluczamy wejścia w kolejne segmenty tych dużych, wielkoskalowych systemów produkcyjnych, takich jak fotowoltaika, może będzie to wiatr, może coś innego. Jesteśmy tutaj bardzo mocno otwarci na kolejne działania.